Witamy z powrotu. Dzisiaj pogoda jest bardzo mroźna. Odczuwalna minus 16. A my jesteśmy na rybkach pod lodem. Dzisiaj jestem na Blaszkę. Chciałam być na Spławik, ale niestety warunki atmosferyczne nie pozwalają na to. Więc spróbujemy dzisiaj połapać troszkę koni. Były dwie osoby przed nami, ale już się zwinęły. Po prostu jest naprawdę bardzo zimno. Jeżeli są szumy, przepraszamy, ale wieje bardzo, bardzo mocno. Zobaczymy, co Andrzejek robi. Jesteśmy ubrani jak na Sybir, jak widzicie. Jest i Andrzejek. Dzień, kochani. Na mormyszkę. Także posiedzimy, postaramy się jak najdłużej, ale myślę, że z 2 godziny prawdopodobnie przy takim wietrze nie da rady więcej siedzieć. Więc łapiemy okonie i nie tylko. Tak, tak. Tak, tak. Nie znam okonia. Będę próbował. Ale no po prostu warunki się naprawdę są. Nie myślałem, że to aż tak będzie miało. Posiedzimy chwilę. Chwilkę posiedzimy, coś dla was nagramy. Przynajmniej się postaramy. Jak się nie uda, trudno, przynajmniej byliśmy. Zobaczymy, może jakiś okonek się trafi. Może jakaś stręga. Chociaż stręgi na blaszkę nie biorą, bardziej tylko i wyłącznie drapieżnik. Bardzo zimno dzisiaj. Noce było minus 11, teraz jest minus 10. I odczuwalna minus 16, więc słyszę jeszcze te dwie osoby, na drugim stawie są. Muszę kupić sobie twardsze, sztywniejsze takie boki, ale prawdopodobnie już nie w tym sezonie. Te całkiem nieźle się sprawują. Myślę, że około metra. Więc być może tutaj są bardzo fajne miejsca na drapieżnika, przynajmniej wiosną i jesienią. To jest bardzo dobre miejsce. Uciekało dzisiaj. Ganiałam termosy i wiele innych rzeczy przez ten wiatr. Lód ma około 15 cm, więc jest bezpieczny. Chociaż taki nie istnieje tak naprawdę.
ale przynajmniej będzie czas na ucieczkę, gdyby co. Już było jakieś branko. Było piękne branko. Ja branie miałam, kochany. Dzieje się coś? No miałam branie, piękne. Piękne branie. Zobaczymy w końcu. Prawdopodobnie wyciągnę tą rybkę. Drugie było piękne branie. Delikatne, ale było. Tak, ale raczej nie przyjeżdżę. Wieje zimno bardzo, jest jak coś. Jest taka lodowa, no nie ma do bardzo przyjemnego. Tak, ale jakaś niestety. No jest masakra. Jest. Prawdopodobnie to jakiś mały okomek. Nie był w stanie zaatakować takiej blaszki. No to tak. Zobaczymy, bo na razie to jest taki bardzo mały. Jakaś mała, mały okonek próbuje, próbuje, ale się nie udaje.
ciepło, ale wieje bardzo. Próbować. Ja już łapek nie czuję, więc... Co? Szczupak. No i pięknie. Czuję go przynajmniej tak, gdybym miał się urwać. Nie chciałem. Ale piękne. No wiem, że nie chciałeś. Jeszcze nie złapiemy go chyba.
patrzy. Mała dziurka jest troszkę. Nie no. Ja jej nie widzę. Dobra, będę stać w miejscu. No jest, jest. Walczy. Tu jest, widać go pod lodem. Tak. Poszło? Nie, jeszcze jest. No ale no ładny jest. Łódkę chciałem. Ładny. Niechcące złapane. Na mormyszkę. 0,3 dosłownie. Pyszczek jest. Masz. Łajkę, tak już jest. Już nie czuję tej żółeczki w rękach w ogóle. No tak. Z łapkami współczuję. Jest. Uwolnić po prostu. Ma dużo siły. Zobaczcie. Udało się. Piękna sztuka. Jest zdjęcie? Ja. No tutaj takie sztuki są. Wraca do wody. Brawo! Tak!
wody, a my idziemy wędkować. Teraz pora coś, żebym ja połapała. Co? Tak? Zadowolony? Co? Nie zadowolony, bo szczupak, ale... No nie zadowolony, na serio. Tak miało, nie byś miało być, wiesz... Okąki, wzgęgi... Tak. Nie, ale... to szkoda na pewno. Nie, na serio, wiesz... Ale nie ma rady. Ojej... Zobaczcie. Nie łapcie, nie wyjmujcie nic. Ale ja, wiesz, rąk nie czuję, nie? I dlatego to jest, wiesz... Dobra, idę. Pa, pa. Zbieram ci te rzeczy. Zobaczcie, wszystko odfrunęło. Idę, zbieram rzeczy. Dobra, powiem wam tak. Pierwsza w historii, ja się poddaję. Yes, ryby nie złapałam. Niestety pogoda mnie wygania z nadwody. Jednak minus 16 może nie robiłoby takiej różnicy wielkiej, gdyby nie wiatr. No i cóż, szczupak Andrzeja był, był. U mnie jakieś tam małe brania były, były. Być może w tygodniu uda nam się przyjechać i pogoda będzie troszkę lepsza. Wtedy mnie już nic nad tej wody nie wygoni. Jak mi dadzą urlop, tak? Jak mi dadzą urlop, na pewno będziemy tutaj. Także... Nie no, przesada siedzieć na serio jest za duży. Wszystko zamarza. W grozie. To no nic. Nawet jakby jakieś brania były, to wam powiem, że tak buja wszystkim, że to trudno w ogóle cokolwiek zaćmić. No jest tak. No ale, pierwszy raz w historii okruszek kruszkowaty, Kaniunia kochana się poddała. Także... Poddaje się, tak, przyznaje pakujemy się. Pakujemy się do domu. Pozdrawiamy wszystkich pozdrawiamy. Zakończonych wędkarzy i nie tylko. I nie tylko. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego. Do miłego.